Izrael i Hamas oskarżają się o wzajemne zbombardowanie pełnego cywilów szpitala w północnej Gazie. We wtorkowy wieczór co najmniej jedna rakieta spadła na szpital Al-Ahli i spowodowała eksplozję, a następnie pożar w budynku. Według strony palestyńskiej zginęło co najmniej 471 osób. Zaraz po tragedii Hamas oskarżył Izrael o zbombardowanie szpitala i tym samym o dokonanie zbrodni wojennej. Z kolei izraelska armia oświadczyła, że ma dowody, iż to palestyńscy bojownicy sami zbombardowali własnych cywilów. Według strony izraelskiej monitoring elektroniczny wskazuje, że rakieta została wystrzelona przez fanatyków z islamskiego dżihadu, organizacji współpracującej z Hamasem z pobliskiego cmentarza. Rakieta miała być wymierzona w Izrael, ale nie doleciała na miejsce i spadła jeszcze na terenie Gazy. Izraelską wersję potwierdził też w czasie jednodniowej wizyty w Izraelu amerykański prezydent Joe Biden. Również amerykańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego informowała, że według posiadanych przez Stany Zjednoczone informacji to nie Izrael stoi za bombardowaniem szpitala. Wkrótce po tragedii doszło do antyizraelskich demonstracji na zachodnim brzegu oraz w innych arabskich miastach w regionie. Władze autonomii palestyńskiej wprowadziły w kraju żałobę narodową.